Jest szansa na to, by poczuć się jak Arnold Schwarzenegger w filmie Terminator. Brzmi intrygująco? Zwłaszcza, gdy w grę wchodzi kontakt z Urzędem Skarbowym. Ten zazwyczaj nie kojarzy się z hollywoodzkimi produkcjami. Co innego, jeżeli w tej historii pojawi się jeszcze jeden element. Ale o tym opowie już Paweł Jędrusik. Ta scena stała się ikoną popkultury i jest często wspominana jako jedna z lepszych scen pościgów w historii kina. W roli głównej słynny Terminator, czyli Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong i bardzo charakterystyczny motocykl. Teraz dokładnie taki sam, choć nie ten sam co w filmie. Harley Davidson można kupić na licytacji Urzędu Skarbowego z Kłobucka. Tym razem sprzedajemy Harley'a Davidsona z 2002 roku. To model Fatboy. To model, który był bohaterem czy wielu seriali, filmów, teledysków. Produkowany od 1990 roku, jeden z najpopularniejszych modeli marki. Wpisał się bardzo mocno do popkultury. Motocykl nie ma dużego przebiegu, bo około 35 tysięcy kilometrów. Ma dwucylindrowy silnik i moc 67 koni mechanicznych. Waży ponad 300 kg. Wartość motocykla oszacowano na 35 tysięcy złotych, jednakże to drugie podejście do sprzedaży. Wyceniono motocykl na 17 500 zł. Aby przystąpić do licytacji, należy wpłacić 3,5 tysiąca złotych wadium na konto Urzędu Skarbowego. Zainteresowanie tym razem będzie z pewnością znacznie większe, ponieważ wieść o nietypowym przedmiocie licytacji rozeszła się szerokim echem. Licytacja odbędzie się 18 lipca. Nowy właściciel tej wyjątkowej maszyny z pewnością wyróżni się w każdej trasie.